Witam, witam Was bardzo serdecznie, zarówno tych nowych subskrybentów, jak i tych starych. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam oczywiście do subskrybowania i do lajkowania i komentarza. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny, a mianowicie natchnęło mnie, oglądając filmy innych tutaj vlogerek, żeby zrobić taki filming open box, czyli zamówić coś, co tak generalnie nie wiemy. Wiemy, co to będzie, ale nie wiemy, czy będzie bardziej pod nas, czy nie, i właśnie Wam tu przedstawić na wizji. Taki odcinek dzisiaj właśnie będzie, także zostańcie ze mną. Więc kochani, dzisiejszy odcinek będzie i dla mnie też zaskoczeniem, dlatego że ja nie wiem do końca, czy to będą zapachy, słuchajcie, które ja lubię. A generalnie jedną markę, którą Wam dzisiaj pokażę, ja bardzo lubię. I tak sobie pomyślałam, żeby odświeżyć właśnie tutaj moją tą toaletkę, trochę inne zapachy, postanowiłam kupić tej marki. A druga marka jest marką, którą ja nie przypadam za bardzo. Słuchajcie, no ale postanowiłam, że tak jak z zapachami, o których Wam tu mówiłam wcześniej, takie zapachy drugiej szansy, że czemu nie dać szansę właśnie temu projektantowi i temu designerowi. Słuchajcie, więc postanowiłam kupić zapach tak w ciemno, a po prostu butelka mi się podobała, była fajna promocja i też będzie dzisiaj w tym open box. Pierwsza, słuchajcie, propozycja będzie to Omnia Bulgari, ale w wersji koral. Ja pamiętam dawno, dawno temu, kiedy pracowałam jeszcze w Polsce w Perfumerii Douglas. Słuchajcie, bardzo lubiłam wszystkie odmiany Bulgari. Nie pamiętam tą koral, dlatego że ona wyszła chyba dużo później, kiedy ja już tą pracę skończyłam w Douglasie. I słuchajcie, w związku z tym, że ja miałam zawsze taki sentyment do firmy Bulgari, postanowiłam właśnie dać szansę, a w zasadzie tak mi się wydawało, że to będą dobre, trafione perfumy, więc może dużo nie zaryzykuję i kupiłam tu Omnię. Więc tutaj właśnie otworzę na dronie, zdjęłam już celafon, żeby słuchajcie, tak nie szeleścić za bardzo na wizji, nie przyciągać tego filmu. No i słuchajcie, tutaj w tej pięknej butelce, sobie ją tu rzucę. O, słuchajcie, już całe pudełko pachnie właśnie tym zapachem. I właśnie tutaj na wizji pokażę, będzie odsłona, czy ja lubię ten zapach, czy nie. Ale pierwsze moje skojarzenie, słuchajcie, kiedy wyjąłem z tego pudełeczka, ten zapach jakby górował w tym pudełeczku. Nie wiem, czy ktoś psiknął, ale nie sądzę, bo był tutaj zakryty celofanem, ale podobał mi się jakby taka emanacja tego zapachu, słuchajcie, z tego pudełka. No ja sobie tu psiknęłam i słuchajcie, pierwsze moje odczucie, bardzo owocowy, bardzo ciekawy zapach właśnie na takie gorącą wiosnę, jaką teraz mamy w Londynie, i na lato. Bardzo orzeźwiające i wybijają mi się tutaj takie nuty, słuchajcie, bym powiedziała malinowo cytrusowe. Ja zaraz sobie spojrzę na ściągę, co tam jest, bo jestem ciekawa, ale tak jak mówię, kupowałam w ciemno, więc nie kierowałam z jakimiś takimi specjalnymi upodobaniami. I on jest bardzo rzeźki, bardzo energetyzujący. Wyraźnie czuję tu taką słodycz, bardzo ciekawą słodycz, która zaokrągla ten zapach. Słuchajcie, buteleczka jest przepiękna. Ja pamiętam wszystkie te zapachy Bulgari, były takie cacuszkowate, zwłaszcza ta wersja tych dwóch obrączek. Ja mam taki odcinek właśnie o zapachach tutaj ślubnych, takich na ślub, i bym chętnie go dodała. Słuchajcie, nawet te wersje takie klasyczne, czy takie bardziej morskie. Teraz słuchajcie, on się bardziej zaokrągla, bardziej robi się taki pudrowy, kwiatowy, i chyba czas, żeby zajrzeć, co jest w środku. A więc ja sobie tutaj wyszukam, dajcie mi chwileczkę czasu, co jest w środeczku. I powiem Wam, że główne nuty to są właśnie takie kwiatowe, troszeczkę takie spicy, czyli takie ostrzejsze troszeczkę, też akwatyczne, wibrujące i oczywiście owocowe. Ten zapach powstał w 2012, czyli w sumie powinnam go znać. Może wyszedł jeszcze za moich czasów właśnie w Douglasie. Jest to bergamotka, są to owoce goi, tutaj takie właśnie te takie bardzo popularne
To jest bodaj taki power food, właśnie kiedy powinniśmy jeść, bo mają dużo antyoksydantów. Za zapachem stoi Alberto Morillas i jest tu też pomegranate, czyli dlatego mi się będzie podobał na pewno. Jest też wodna lilia i zakończona takim drzewem cedrowym, słuchajcie, i piżmem. Ja sobie tak tu czytam ogólnie, więc jest to zapach na pewno pełen optymizmu. Ja bym chciała bardzo, bardzo świeży, wybijają się właśnie te takie owoce jeżynowate, bym powiedziała. Ja pamiętam, że bardzo lubiłam o mnie Crystalline, czy Crystalline, i te wszystkie odmiany takie zielone, więc generalnie tak myślałam, że chociaż może jeden zapach będzie trafiony. I słuchajcie, cóż chciałam jeszcze tu wam powiedzieć, jest to właśnie taka kompozycja, która ma być bardzo romantyczna, czyli nie pomyliłam się, że chętnie bym go dodała do zapachów, słuchajcie, tutaj takich na ślub, czy na taką okazję nawet na chrzest, bo on jest taki ciągnący, ale bardzo przyjemny, bardzo świeży, dynamiczny, bym powiedziała, dla osoby bardzo wesołej, takiej duszy, towarzystwa, bardzo zwiewnej, bardzo romantycznej, lubiącej bawić się w życiu. Także tak poczytywałam ten zapach. Słuchajcie, na pewno będzie mi się podobał. Ja poczekam trochę czasu, pewnie zrobię też taki review, czy ten zapach mi się nadal podoba. Ale powiem wam, że na pewno wszystkie te Bulgarii, te cacuszka właśnie w tych pięknych buteleczkach, ja chętnie nabędę i będę używać. Teraz przejdziemy, słuchajcie, do drugiego zapachu. Zaraz wam pokażę, który to jest zapach, także koniecznie oglądajcie dalej. Drugim zapachem, zaskakującym zapachem, tadam, jest Elisab, ale wersja taka dziewczyńska, dziewcząca, Girl of Now Forever. Słuchajcie, ja wam powiem krótko, ja generalnie Elisab z wielkim honorem, uważam, że jest wielkim, wielkim designerem, pięknym kreatorem, natomiast ja jego zapachów nie lubię, one są dla mnie za jaśminowe, za mocne i nigdy za nimi nie przepadałam, natomiast chylę czoła, jeśli chodzi o całą kreację perfum i jeśli chodzi o buteleczkę, no ale mówię, w związku z tym, że nagrałam też takie odcinek perfumy drugiej szansy, postanowiłam, kierując się buteleczką, zrobić właśnie w tym open boxie te perfumy. Zobaczcie, te perfumy, jeśli chodzi o kwintesencję podania, to jest takie cacuszko. Butelka jest przepiękna, słuchajcie. Piękny korek, tutaj takie petals, takie płatki jakby kwiatów. No i spróbujmy właśnie coś w środku. Słuchajcie, pierwsze odkrycie, bardzo cukrowa odmiana. Czegoś, co mi przypomina trochę, bym powiedziała, Flower Bomb Victora Nrolfa. Natomiast jest znowu ten jaśmin. On chyba bardzo wykorzystuje. Zresztą generalnie w perfumach tutaj przetwarza się ten jaśmin. Ja nie lubię tego konkretnie jaśminu sambac, bo on jest czasem zbyt dominujący, ale czasem on jest tak pięknie połączony, że czemu nie? Mi się tu utlenia cały czas to o mnie. Ona jest rześka, bardzo rześka. Ona na pewno będzie dużo rzeźsza niż ten zapach. Ale ja sobie tylko psiknę i razem ze mną go testujecie. No i cóż, pierwsze odczucie, bardzo bogaty, wybija się coś takiego bardzo dziwnego, ale jest cukrowaty, nie jest do końca taki, jak ja lubię właśnie ta nuta taka słodka, jak Victor & Rolf, ale jest coś w nim ciekawego, co bym powiedziała, niekoniecznie jest moją nutą, ale na taki właśnie wyjście wieczorowe, czemu nie? Myślę, że zaraz wyrośnie i będzie się utleniać taka nuta, którą ja nie lubię, właśnie jaśminowa, i koniecznie muszę tutaj, słuchajcie, jakby zajrzeć, czy jest to nuta jaśminowa. Wydaje mi się, że jest, ale słuchajcie, buteleczka jest przepiękna, kwintesencja podana. Myślę, że to jest ukłon w stronę tutaj, jest to ukłon w stronę takiej młodszej widowni. Tutaj w opisie, że jest to bardzo taki wesoły zapach dla osoby właśnie dynamicznej, która cieszy się też życiem, czyli podobnie jak tutaj w Omni Coral. Taki właśnie wibrujący z nutami cytrusowymi, malinowymi i z kwiatem pomarańczy. A może to jest ten kwiat pomarańczy i też paczulą, ale słuchajcie sobie,
No, coś mi się nie podoba. Utlenie się, słuchajcie, to wszystko zależy też od pH skóry oczywiście. Natomiast u mnie on nie zawsze się ładnie uczy. Może ten jaśmin ze mną nie współgra i dlatego to tak wygląda, ale przyjrzyjmy się nutom ogólnym. Więc to jest bardzo owocowy zapach, cytrusowy, słodki, trochę drzewny, trochę pudrowy w wykończeniu później. Powstał też w tym samym roku, ale zbieżne, że wybrałam akurat z tego samego roku. 2019, słuchajcie. Tutaj nosem był kreatorem tych perfum Dominique Ropion, natomiast główne nuty to, tak jak już wcześniej powiedziałam, taka jest to malina, ale jest tu też takie, taka limonka, ja bym powiedziała taki świeżo obrany cytrus, jest też tu migdał, a może ten migdał dodaje takiego. Jest też tu czarna porzeczka, róża, kwiat pomarańczy, wanila, paczula i słuchajcie, jest też piżmo. I co bym powiedziała, tu w opisie, że jest to bardzo zapach taki przywołujący na myśl właśnie przygody, pakowanie się, właśnie takie delektowanie się życiem, przywoływanie wszystkich tych kolorów natury. Jest to bardzo świeży, taki pełen światła i zapachu, i taki miał być. On jest trochę kaszmirowy, ja to przyznam. On jak już się troszeczkę wgryzł w moją skórę, wydaje mi się, że jest delikatniejszy, ale nadal bym się upierała, że w porównaniu z Bulgari Omnium on jest mniej świeży, na pewno mniej świeży i ja bym poczytywała, że ten pierwszy zapach właśnie jest taki playful, bardzo wesoły, właśnie cieszymy się życiem, życie jest dziennie, przynosi nam nowe niespodzianki i takie bardziej pozytywne, każdy dzień z radością rozpoczynamy, natomiast ten wydaje mi się, że mógłby być jego uzupełnieniem, ale idąc w stronę wieczorową, czyli kiedy gdzieś się wybieramy na jakieś przyjęcie, na jakąś być może randkę wieczorową, porą i w ten zapach by pasował, przynajmniej tak jak odbieram. Ja nie ma tu jaśminu, ale ja wyraźnie czuję ten jaśmin. Nie wiem, jest tu może ten migdał taki zakrąglony z tymi nutami owocowymi i słuchajcie, niekoniecznie jest tutaj moim ulubieńcem, ale zobaczymy, bo czasem to wychodzi po godzinie, po półtorej godzinie, że jednak ten zapach Wam się podoba. To jest drugi taki zapach właśnie niespodzianka, o którym ja nie wiedziałam. Zostańcie koniecznie ze mną, będzie jeszcze trzeci. Trzecim zapachem będzie malutka buteleczka z Jo Malone. To jest zapach Frangipani Flower Cologne. Słuchajcie, ja te zapachy bardzo, bardzo lubię w tych finezyjnych, pięknych buteleczkach. On szedł bez pudełka, dlatego że ja to zamawiam ze sklepu Estee Lauder. Jak wiadomo, Estee Lauder tu ma bardzo dużo, słuchajcie, zapachów pod swoją umbrellą, czyli właśnie w swojej takiej branży. Ja mam jeszcze tu dwa, ale na ten bardzo, bardzo czekałam i bardzo mi się podobały te buteleczki i mówię, one są bardzo świeże, więc na pewno, mimo że będzie tutaj uczestniczył w Open Box, będzie mi się podobał i ja już pomsikam, ja go jeszcze nie psiknęłam. Bardzo, bardzo świeży, taki powiew morski, bryzy. Słuchajcie, śmiać mi się chce, bo znowu to jest zapach z 2019 roku. O, słońce zaszło. Słuchajcie, i nosem to jest Marie Salamanche bodaj, jak się tak czyta, jest to bardzo słoneczny, solarny taki zapach z cytrusem, z frangipani właśnie, którą ja lubię, z jaśminem, a to dla mnie jest nowość, jest yang yang i są to takie nuty benzoinowe też i drzewa sandałowego. Słuchajcie, co z nami stoi, na pewno to ma być bardzo świeży, bardzo słoneczny, bardzo radosny zapach dla osoby bardzo dynamicznej. On należy to tutaj do takiej serii, która wyszła w zeszłym roku i ja bardzo chciałam ten kwiatową nutę. On był chyba poppy flower, ten makowy, on jest przecudny. Natomiast ten zapach, ja wiedziałam, że będzie z góry świeży. Słuchajcie, trochę unika, ale bardzo wbija się ten taki typowy, taki sparkly frangipani, ten zapach. Jest bardzo taki wibrujący, na pewno wibrujący, świeży, niesamowicie świeży. Taki właśnie kojarzący mi się z latem, z bryzną, kiedy wychodzimy prosto może spod prysznica i właśnie jesteśmy tacy odświeżeni, pełni wigoru. Na pewno będzie mi się podobał, natomiast on jest dość rześki i ja bym powiedziała, że może być
problem z jego trwałością. Ja sobie jeszcze raz tu psiknę, słuchajcie, bo bardzo dominuje mi ten zapach tutaj Elisab Girl of Now. Tak, on jest typowa woda kolońska, bardzo delikatna, bardzo świeża, taka cytrusowa, taka bardzo słoneczna, wibrująca, nadająca się w zasadzie na każdą okazję, kiedy gdzieś wychodzimy, albo taki zapach mniej zobowiązujący właśnie, kiedy idziemy na przykład z koleżanką, kolegą, albo gdzieś na zakupy, albo chcemy bardzo czuć się odświeżeni. Tak bym to odczuła. I to jest właśnie ten trzeci zapach, o którym bardzo Wam chciałam powiedzieć. Ja sobie wącham wszystkie, najmniej mi się nadal podoba Elisa. Przepraszam wszystkich tych, którzy lubią go, ale naprawdę, no nie wiem, na mnie on się nie za specjalnie tutaj ładnie utlenia. Przepiękna wersja Bulgari Coral. Ja, przypomina mi bardzo o mnie Crystalline. O, nie wiem, jak to się to Crystalline. Bardzo piękna, bardzo kobieca, taka feministyczna właśnie, ale bym powiedziała taka romantyczna, oddająca taki klasykę. Te zapachy są piękne i niedocenione właśnie z Bulgarii, ja uważam. I chętnie zaopatrzę się właśnie w jakąś inną odsłonę. A powiedzcie mi, czy próbowaliście właśnie Bulgarii, albo czy jesteście właśnie zwolennikami Elisab, czy może lubicie Jo Malone, jest taki też odcinek o Jo Malone. A ja powiem Wam tak, w rankingu wszystkich tych zapachów na pewno na pierwszym miejscu bezapelacyjnie byłoby to Bulgarii, ta Omnia Coral. Przepiękna, przepiękna edycja, słuchajcie. A będzie na pewno należała do moich ulubionych. Drugie na pewno tutaj miejsce by zajęło Frangipani Flower z Jo Malone. Trzecie natomiast Elisab, ale tak jak mówię, nie skreślajmy tego zapachu, przynajmniej ja go nie będę skreślać, bo być może mi się podoba i na inne okazje będzie super. Słuchajcie, to na dzisiaj będzie wszystko. Mam nadzieję, że taka odsłona w filmiku Wam się podoba. Powiedzcie, co o tym sądzicie, czy chcecie właśnie takie odsłony i zapraszam do kolejnego też odcinka. Ja chciałabym też zrobić taki tag. Ja widzę, że dziewczyny właśnie, które zajmują się perfumami, coś mi tu stoi, robią właśnie takie tagi. Myślę, że była to też ciekawa edycja, więc dajcie mi znać, czy chcecie. Słuchajcie i zapraszam Was oczywiście do subskrybowania. Cieszę się bardzo, że Was przybywa i daje mi to takiego właśnie kopa, więc koniecznie ciśnijcie właśnie subskrypcję, lajka i zostawcie komentarz i życząc Wam miłego dnia. Do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa!